jest ten element zimowy, na który czekamy, jakby uczymy się teraz tego, aby przeobrazić to boisko i rolkowisko w miesiącach letnich na zimowe lodowisko mobilne, duże, dużo większe niż to, które było na stawku Barlickiego, z podobnymi cenami jak w roku poprzednim. Każdy, kto będzie chciał skorzystać, będzie, myślę, że już od kolejnego tygodnia będzie mógł przyjść, wypożyczyć łyżwy, przynieść swoje łyżwy, no i skorzystać ze ślizgawek, które będą się toczyły praktycznie przez cały dzień. Myślę, że na ferie ta oferta będzie jeszcze bardziej rozbudowana, aczkolwiek będziemy czynni 7 dni w tygodniu. Jest to różnica, zrobić lód na obiekcie krytym, a zupełnie jest co innego zrobić ten lód na obiekcie otwartym. Tu przyznam szczerze, jest o wiele, wiele więcej problemów. Zresztą tu wszystkie warunki traktuje nam pogoda. Jesteśmy teraz na etapie takim, że po prostu zaczynamy wylewać pierwsze warstwy wody, która będzie po prostu zamarzać i będzie tworzyć tą taflę, którą mniej więcej będziemy od 5 do 8 cm dźwigać tą taflę. Oczywiście będą w trakcie dnia 3 lub 4 przerwy techniczne, aby rolba mogła przejechać i to lodowisko na nowo przywrócić do życia, no bo trzeba pamiętać, że to jest jednak lodowisko na zewnątrz, to nie ma takiej jakości lód jak w zamkniętym Toropolu. Natomiast starać się będziemy, aby codziennie było utrzymane w jak najlepszej kondycji. Na pewno można się tu rozpędzić, to jest ważne. Dzięki temu też ten lód się trochę później zużywa. Od rana do wieczora zapraszamy wszystkich chętnych na to, żeby uczyć się jeździć, bawić się na lodzie, bo ku temu to służy. 12 grudnia zapraszamy wszystkich tutaj na lodowisko w Toyota Park. Zaplanowaliśmy dużo atrakcji. Od godziny 14 do 18 będzie co robić. Będą również food trucki, czyli będzie można się napić gorącej herbaty, gorącej kawy, ale głównie dla dzieci, bo od godziny 14 zabawy i gry z Ice Marshalami. Następnie o godzinie 15.30 wyjątkowi goście, czyli Mikołaj wraz z pluszakami. Będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcia, a także dostać słodkości od Mikołaja i pobawić się podczas animacji. Dla każdego obowiązuje bilet wstępu na lodowisko, czyli 6 zł bilet normalny, 4 zł bilet ulgowy oraz złotówka dla posiadaczy karty Opolska Rodzina. Będziemy mieli miejsce, gdzie oczywiście można kupić bilety, ale także wypożyczyć łyżwy, około 100 par w różnych rozmiarach, którymi dysponujemy. Będzie także można naostrzyć łyżwy, także liczymy na to, że Opolanie będą w dużej liczbie korzystać z naszych obiektów. Będzie czynne najprawdopodobniej pi razy oko do końca lutego, tak gdzieś. Myślę, że to będzie ta data. Oczywiście jest też kwestia temperatur, przy których może to funkcjonować. Jeśli w marcu na początku już będzie dużo cieplej, no to wiadomo, to lodowisko będzie już miało mniejszą rację bytu. Do plus 10 stopni ta maszynownia jest w stanie nam utrzymać lód. Oczywiście przy po prostu takich warunkach, że nie będzie mocno wiało, bo wbrew pozorom wiatr tutaj ma gorsze znaczenie jak temperatura.